dlaczego skoki? A dlaczego nie? No nie wiem, tak jakoś wyszło. No tutaj akurat mieszkam w takiej miejscowości, gdzie jest górzysty teren i mam bardzo dużo górek. Zresztą za domem mam tutaj, jest super i wystarczyło, że wszedłem na narty i zobaczyłem, jak inni tutaj chłopcy sobie skakali. Tak, na takiej prymitywie własnoręcznie zrobionej skoczni. Początek był prozaiczny. On zaczął skakać tutaj koło domu na tak zwanych brzyskach, na bardzo prymitywnym sprzęcie, to znaczy takich zwyczajnych nartach zjazdowych, szybko je deformując, bo wiadomo, od skakania robiły się kołyski. A pierwsze narty skokowe dostał od wujka Józka Stocha. Były tak ciężkie, że on je nie mógł w zasadzie obydwu unieść. Potrzebował pomocy i często ja mu je wynosiłem tam na górę, na belkę. Pomagałem mu je zapiąć i pomagałem wsiąść na belkę. Pierwszy mój skok, nie pamiętam dokładnie na Wielkiej Krokwi, ale pamiętam ten dzień, kiedy miałem jechać na skocznię. Dzień wcześniej miałem już jechać na ten trening, ale okazało się, że trochę mocno wiało i nie poszedłem. Miałem wtedy chyba 12 lat. No i trener powiedział, że no odłożymy to na jutro, a ja nie, chodźmy dzisiaj, czemu nie, czemu dopiero jutro? I przecież to taki lekki wiaterek alchalny był za oknem. Także przełożyliśmy to na następny dzień. Na następny dzień okazało się, że były super warunki, w ogóle przestało wiać i no i wtedy bardzo dobrze skakałem. Pamiętam, że się jeszcze założyłem z trenerem. On mi powiedział, że skoczę w pierwszym swoim skoku ponad 110 metrów. A ja powiedziałem, że gdzie, nie ma szans, nawet o tym nie myślałem. Mówi, że no to zobaczysz, no to zakład, o czekolady. I wtedy pamiętam chyba 112 albo 114 metrów skoczyłem. Te dwie śrubki miałem tutaj, znaczy śrubki, to wygląda jak gwóźdź. Się zastanawiałem, czy to doktor ze ściany ten wyciągnął. Nie, no oczywiście. Jeden był tak mniej więcej, drugi był z drugiej strony i jeszcze był trzeci, ale trzeciego już nie ma. I oczywiście pętla z drutów tutaj, która stabilizowała cały staw. Trenując ten rodzaj sportu, trzeba się liczyć po prostu, że no kiedyś taki moment przyjdzie. Ja sobie nie wyobrażam, żebym był kimś innym teraz. Wybrałem skoki i tak jest. Nie myślę o tym, co by mogło być, gdybym nie wybrał skoków, bo są spekulacje. No, mógłbym być strażakiem, mógłbym być, nie wiem, kim, policjantem. Jak byłem mały, zawsze chciałem być strażakiem albo policjantem, ale zostałem skoczkiem narciarskim. Bardzo lubię jeździć samochodem. Ja w ogóle sobie kupiłem wcześniej samochód, niż miałem prawo jazdy. Się tak nie mogłem tego doczekać, że zbierałem bardzo długo na ten samochód i jak już wiedziałem, że zdałem egzamin na prawo jazdy, ale jak wiadomo, u nas trzeba czekać bardzo długo, zanim się dostanie, to już kupiłem samochód. Lubię bardzo słuchać muzykę. Muzyka to jest moja pasja. Każdy rodzaj muzyki. Bardzo lubię właśnie, jak przychodzi niedziela, kiedy mogę pobyć w domu. Rzadko to bywa, ale czasami jak tata zapuści dobrą nutę, klasykę.